Witam was serdecznie. To jest poranek z World of Warcraft. Ja jestem oczywiście Shaggy i niezmiennie kanał Ciemna Strona Giercowania. Zmierzam z Tanaris wprost do krateru Ungoro, krainy zielonej, zasiedlonej przez ogromne ilości różnego rodzaju stworzeń, a głównie spotkamy tam różnego rodzaju dinozaury. Bardzo ładna kraina, dość sporo questów. Dla mnie, dla łowcy Huntera, który ma Leatherworking i Skinning, czyli skórowanie, idealne miejsce. Dużo zwierząt, dużo questów z tym związanych, zadań. Czyli też dodatkowo nazbieram sobie skór. A i w tej drodze do mojego 60 poziomu, jak widzicie, jestem coraz bliżej. 53 poziom, prawie połowa do 54. Także tutaj zabawa zapowiada się dość ciekawie, a zadanie, które spróbuję zrobić, jest dość ciężkie. Mam nadzieję, że mi się uda. Mam tutaj w takiej jaskini z gorylami zabić takiego ich jakby szefa, większego goryla. Być może mi się to nie uda, bo to jest dość ciężkie zadanie, chyba że znajdę po drodze kogoś z grupą, a być może spróbuję i będzie to wyzwanie. Bo tam nie dość, że jest dość sporo grupa tych gryli, to sam ten boss, tak zwany szef tych gryli, którego mam, ucha się nazywa, mam zdobyć jego, jest z niego jeden element, jest dość ciężki. Zobaczymy, czy uda mi się przeżyć. Tu jest dość sporo zadań jeszcze, których nie brałem, muszę sobie pobrać i tutaj troszeczkę spędzę czasu, także może się zdarzyć, że kolejny odcinek Warcrafta też trafi się z Ungoro. Na razie nie biorę tych zadań, bo chcę się zająć wyłącznie tym jednym i zobaczymy, co będzie. Ruszamy. No tak, dwóch na jednego. I to jeszcze na 56 poziomie. Na dzień dobry. Mały, tak zwany wpalnik, żebym nie poczuł się zbyt pewnie. Minusem tego wszystkiego, kochani, jest to, że dość długa droga jest do moich zwłok, ale nie przejmujmy się, to jest serwer PvP, sam taki wybrałem, więc kiedyś się im odwdzięczę. Na razie nie miałem najmniejszych szans. Także teraz bieg z trupem. Nagrywam to na żywo, także nie będę, wybaczcie mi, ucinać tego i po prostu obejrzyjcie sobie kawałek mojej cmentarnej wyprawy. Ostatnio na serwerze był naprawdę, no była naprawdę spora grupa ludzi, bo zdarzają się też dni, w których jest 12 tysięcy ludzi na serwerze i wtedy, moi kochani, już troszeczkę odczuwamy taki lag. Ten komfort z grania spada, ale jak wyczytałem na Facebooku i na forum, twórcy gry planują zrobić, twórcy gry, Boże, to nie są twórcy gry, co ja gadam, zaraz tutaj się posypią komentarze. Autorzy tego serwera prywatnego próbują i chcą wdrożyć taki system, który jest znany z oficjalnych serwerów, czyli taki cross-realm jakby. Tylko że to będzie na innej zasadzie działało, że najbardziej zaludnione krainy będą tworzyć tak jakby lustro swoje i tam postacie będą po prostu przenoszone. Będziemy mieli oczywiście kontakt z tymi graczami, w każdej chwili będzie można przeskakiwać między tymi krainami. Zobaczymy, czy to jest dobre rozwiązanie. Na razie ta populacja jest tu naprawdę duża. No i stabilność serwera przez to czasami no spada. Mi się ta ilość ludzi podoba, ale jeżeli ma na przykład stabilność serwera rozwiązać to, co oni proponują, to jestem jak najbardziej za. Tym bardziej, że to tych graczy prawdopodobnie będzie coraz więcej przybywać. Także nie odczujemy na pewno jakiejś tutaj tego, że będziemy biegać sami wokoło na krainach, bo to temu serwerowi nie grozi.
A i tak ta stabilność jest według mnie na bardzo wysokim poziomie. Zresztą kto wie, kto gra, ten wie tutaj i na pewno wielu ludzi. Zresztą taka ilość ludzi to o czym świadczy, tak? Grających na tym serwerze, że dali twórcom tego serwera jednak ten kwitek takich zaufania. Dobrze, jestem na miejscu. Tu blisko ekipa. Tak, odprowadzenie goryla. To zadanie też mam, ale to pewną część trzeba będzie zdobyć. To w dalszej części na pewno będę miał i widzę, że tutaj potrzeba grupki. Szkoda, no szkoda, że akurat nie pomyślałem wcześniej i tej części jednej nie zdobyłem, bo akurat bym się przyłączył. Znaczy w sumie nie przyłączyłbym się, bo zginąłem. Czyli ten moment mojej śmierci i dojścia do zwłok to był ten moment, gdzie ta grupa gdzieś tam dotarła już. Być może bym się dołączył, być może mieli pełne party. Nie szkodzi. Uda mi się zrobić to za chwilę. Troszeczkę eksperymentowałem z ustawieniami mikrofonu. Napiszcie, jak w ogóle mnie słychać, jak głos. Zmieniałem troszeczkę ustawień. Mam nadzieję, że ten głos jest wyraźniejszy, głośniejszy. Bo ostatnio miałem wrażenie, że w tych niektórych moich filmach troszeczkę tak jakby... Jak ciszej mówię w niektórych miejscach, to słabo mnie słychać. Troszeczkę podbiłem te wartości. Mam nadzieję, że dzięki temu lepiej mnie zrozumiecie. Bo czasami coś po prostu, jak się zastanowię w grze, to bełkoczę coś pod nosem. Sam oglądając te filmy się łapię, no człowiek tego jest nieświadomy czasami niektórych. Tu są maluszki. Mam nadzieję, że będą dla mnie przyjaźni. Chociaż tu widzę, grubo ich jest. Kolego, nie chcesz mi inwitnąć? To nie, sorry. A, to jest chyba złe miejsce. To jest miejsce do tego elektronicznego gościa. A ja poszukuję. A ja poszukuję chyba tak, tunelu do tego bossa. Szefa tej goryli takiego, czyli tej ucha. No bierz szarik. Sprawdzimy zaraz, ile ludzi jest na serwerze. O tej porze 7000. To niewiele. No może być ciężko, kochani, bo... To już będzie lżej. Z druidem w kocie. Damy sobie radę. Mamy, widzę, sporą konkurencję w postaci jakiegoś alianta.
Ale nic, my się przebijamy dalej. Chodźmy więc. Być może nie podbierze nam tego bossa, ale przed nami jeszcze dość taka aktywna droga walki. Klimat piękny, piękna muzyka. Przecież te jaskinie w Warcraftie są takie powtarzalne w niektórych krainach. No w sumie dużo stworków też jest powtarzalnych. Ale wyglądają świetnie. Ciasno w tunelach, kamerę ciężko obrócić. No i dobra, idziemy, bo nam zaraz podbiorą tego. Może olejmy te. Olejmy. Kurowanie, a zajmijmy się jednak walką. Druid mógłby się trochę podleczyć. No i ten koleś nam, kurczę, podbierze tego bossa. Zaraz, bo my tutaj drogę wyczyścimy. Czy się uda? Czy się uda? Emocje. Aha, jeszcze go nie ma. Poczekamy na respawn. Mam nadzieję, że nie będzie długi i was nie zanudzę. Ale już widzę, że tutaj te wcześniejsze. O! Dwóch aliantów to już mogą być odważniejsi. I podczas zmagań z tym wrednym stworzeniem mogą nam utrudnić. Ale niekoniecznie. Zobaczmy, jakie mają poziomy. 51 i 51. Sprawdźmy, czy tutaj jeszcze jakiś z nimi kolega niewidzialny się nie kręci. Nie kręci się. W każdym razie tutaj jest na pewno ten boss, bo to pamiętam dobrze. Zresztą wczoraj robiłem tutaj zadanie na zabijanie ilości goryli i tutaj z grupą doszedłem jakąś. Niestety ten quest jest dopiero po tym kontynuacją tego właśnie zadania, jeżeli tutaj zabijamy te goryle na... No dobra, no to prawdopodobnie mamy pozamiatane, bo wątpię, żeby taka grupa darowała nam tutaj życie. Ale kto wie... Może zrezygnują i sobie pójdą. No patrzcie, zachowali się fair, jak nie alianci.
No dawaj. Dobra, mamy, ok. No i ciśniemy, dzięki za grupkę. Spróbujemy wydostać się tędy. O, wilk chyba. Mój wilk chyba sprowadzi tutaj na nas kłopoty. Ale niekoniecznie, zaraz zobaczymy. Dobra, to spróbujemy się wydostać. W każdym razie sukces, sukces misji, teraz tylko ją oddać. Jeszcze mnie tu czeka wiele przygód. A ostatnio z ciekawostek wam podam, że odwiedzałem parę innych krain. I udało mi się zrobić questy, których nigdy wcześniej nie robiłem w Warcraftie. Naprawdę, tam wiele lat spędziłem i akurat trafiłem na takie miejsce, gdzie tych zadań nie robiłem. Nie pamiętam ich kompletnie i nie pamiętam tam, w jakiejś jaskini łaziłem też tego miejsca, żebym tam się zapuszczał. I to jest fajne, bo tak naprawdę no, da się zrobić wszystkie zadania, ale jeżeli już rozwijamy tą postać, levelujemy, to najczęściej troszeczkę krain i troszeczkę zadań się w różnych opuszcza, bo wskacze się tu tam. Często się po prostu nie opłaca tam wskakiwać, bo wiadomo, że jak pójdziemy w inne miejsce, to szybciej nam się uda coś zrobić. No i tak właśnie mi się udało wejść w jedno miejsce, z kolegą grałem. Oj. A, kolega jeszcze chce zrobić to. No dobra, to udajmy się. No i mówię, udało mi się wejść w takie miejsce i to jest fajne, że po tylu latach jeszcze odkryłem rzecz, miejsce i zadanie, w którym, kurczę, nigdy wcześniej nie uczestniczyłem. I to było takie fajne, takie świeże, wiecie. Nie dość, że cały czas sobie odświeżam tą starą przygodę z podstawowym Warcraftem, to jeszcze taki smaczek mi się trafił. Mam nadzieję, że jeszcze trafię na parę takich. Było to takie dość przyjemne, kurczę. I poczułem się jak w takim, kurczę, nie wiem, nowym dodatku do Warcrafta, tak, o kurczę, jeszcze to nie byłem, nie znam tego. I ta gra cały czas jednak może zadziwić. Tutaj jest prawdopodobnie ten... Tak mi się wydaje, że to jest tutaj, ale głowy nie dam. Mogę wprowadzić kolegę tutaj jednego. Błąd. O, robi się gorąco. Jeżeli ktoś wziął eskortę, to prawdopodobnie jest w tym miejscu. I się pojawi ten mechaniczny goryl, do którego trzeba będzie mieć jakąś część. Mi się wydaje, że on się tutaj pojawia, tylko że go ktoś eskortuje, to go teraz tutaj nie ma.
W każdym razie tak trzeba mieć część do niego, bo po tym jak chyba oddamy to zadanie, go znajdziemy, to będzie potrzebna nam jedna taka część, żeby go w ogóle... Żeby go w ogóle, no, uruchomić, bo to jest taki... mechaniczny goryl, jakiś tam twór chyba tych goblinów. Eskorta nie jest zbyt łatwym questem, jeżeli mamy tutaj sporo aliantów, którzy mogą nam przeszkodzić. I dużo stworków po drodze, bo ten goryl się miesza też, którego eskortujemy we wszystkie bitki, które rozpoczynamy. I być może tutaj długi też, długi czas oczekiwania też będzie na to. No dodaj go, kolego. Dobrze. Są już trzy osoby, to nie jedna. No zobaczmy, bo... O, i sąsiedzi, kochani zaczęli wiercić. To będzie pewnie słychać. Więc ja chyba będę po prostu kończył, bo nie będziecie ten słuchać tych tutaj, bo obok trwa remont i mi akurat się wstrzeliłem w tę chwilę, gdzie nie wiercili, ale słyszę, że już zaczynałem wiercić, więc zaraz będzie to coraz głośniejsze. Także kochani, chciałem jeszcze wam pokazać to, ale warunki nie pozwalają. Wybaczcie mi, ja się nie gniewam, bo każdy ma prawo do remontu w swoim domu. Ja też sobie czas robiłem remont, także będę się żegnał z wami. Opowiem wam w następnym odcinku, że mi się to zadanie udało zrobić. I póki co trzymajcie się. Tymczasem Borobasem. Hej, cześć.